Monika i witam Was na moim kanale. Ten filmik to będzie vlog z Warszawy, dosyć zresztą chaotyczny, bo pojechałam tam z moimi przyjaciółkami, a zawsze jak się z nimi spotykam, to mamy ciągle głupawkę i ciągle się śmiejemy, więc na tym wyjeździe nie byłam w stanie specjalnie powiedzieć coś sensownego do kamery. Naprawdę nie mogłam się skupić na tym. Pojechałam do tej Warszawy na 2 dni i 1 noc i pojechałyśmy właśnie ja, moje 2 przyjaciółki, moja mama i mój brat, bo ktoś musiał za nas wziąć odpowiedzialność, bo nie mamy jeszcze skończonej 18. No i starałam się Wam pokazać jak najwięcej z tego wyjazdu, gdzie byliśmy, co robiliśmy, do jakich poszliśmy muzeów czy parków, bo trochę tego odwiedziliśmy. Robiliśmy jakieś 30 tysięcy kroków dziennie. Ja bardzo lubię tak aktywnie zwiedzać, tym bardziej jak są krótkie wyjazdy, żeby zobaczyć faktycznie jak najwięcej. Mieliśmy wyjazd o godzinie 4:40, a powrót 19 z Warszawy, więc w Gdyni byliśmy z powrotem chyba jakoś 23, już nawet nie pamiętam. Minęło trochę czasu od tego wyjazdu. A sam wyjazd był świetny, pomimo tego, że krótki, ale bardzo intensywny i też w świetnym towarzystwie. Był to bardzo miło spędzony czas i aż chciałabym to powtórzyć. Nawet tak może sobie pojechać, że wyjechać wcześniej rano i wrócić wieczorem, nawet bez noclegu, bo takie wyjazdy się najlepiej wspomina. No i mam nadzieję, że nawet bez dużej ilości komentarzy z mojej strony w tym filmiku i tak się Wam on spodoba i zapraszam do oglądania. I dojeżdżamy do Warszawy. Spałyśmy dzisiaj po jakieś 3 godziny, więc może być ciężko. Pewnie po południu będziemy umierać, ale na razie jest fajnie. Jesteśmy na śniadanku w Bułkę przez Bibułkę, bo znalazłam to na TikToku, że to jest jakieś popularne miejsce. I jestem ciekawa, czy będzie dobre, czy nie. Jestem głodna już bardzo. Chopina. Takie jest bardzo zmodernizowane. Tak, jest właśnie po modernizacji. Tak. Jesteśmy tutaj świeżo po remoncie. Jest bardzo dużo ekranów i takich fajnych interakcji. Bardzo interaktywne muzeum. Podoba nam się. Tak.
W Łazienkach Królewskich spotkałyśmy już dwie wiewiórki. Mamy nadzieję, że będzie ich więcej. I idziemy jeszcze tam do muzeum i do Chopina. Patrzcie, ona się tak wspina po drzewach. I poszliśmy sobie na taki wieczorny spacer. Chcieliśmy iść nad Wisłę, ale jednak już jesteśmy zbyt na to zmęczeni, bo wstaliśmy o 2:30 i teraz już to zmęczenie trochę czuć, ale ten dzień jest jak na razie bardzo udany i jest super. Bardzo i udany. Jutro pewnie będzie tak samo fajnie, albo jeszcze fajniej. I w sumie to już każdy z nas był wcześniej w Warszawie, ale i tak zawsze jest coś nowego do pozwiedzania albo odwiedzania takich łazienek. To ja bardzo lubię i jakbym mieszkała w Warszawie, to bym tam przychodziła chyba co tydzień, bo to można sobie tak usiąść i jest tak, nie wiem, przyjemnie. Dzień drugi, idziemy na przystanek, żeby pójść na śniadanie, bo już jest jakoś 9:00. Jesteśmy trochę głodni, a potem idziemy na Politechnikę i na drugi dzień zwiedzanie.
tyle na dzisiaj. Jak mówiłam, wyjazd bardzo udany i na pewno do powtórzenia. A Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Pa!